Dobrze, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Na razie, dzień dobry, cześć. Dzisiaj ze mną Michael Lindo w tle. Znaczy, no w tle. No w tle gdzieś tam daleko jedzie. Jadę, bo już ma 60% cygan. Który? No ten, ich dziewiątka. Jebany, już 10 ton nazbierał. Jak to sypie, człowieku? Widzisz, jak te prezenty przybywają mi? No. O, czekaj, muszę krasa przestawić. Tak, kombajn przeze mnie całym przejechał, a nie mogę się do niego czaić. Ej, tu jest ten? Co? Ugniatanie? No. Ale do końca powinien dojechać. No właśnie, że nie. Nie dojedzie? Nie, bo już pełno. Z tyłu ma. To co, mam wpierdzielić się w zboże? Nie, no musisz go zwolnić. A ja zaraz idę ogarnąć kolejny ciągnik, ten kombajn, tylko którego ogarnąć? Ideal, w którą stronę jedzie? W dobrą stronę jedzie Ideal? Gdzie jest Ideal? Gdzie jest Ideal, kurwa? Nie widzę Ideala. Gdzieś tu powinien być Ideal. Naprzeciwko mnie jest. A on tam jest daleko, dobra, ale w ciurą stronę jedzie. Dobra, ja Case'a ogarnę, a po drodze możesz lecieć do... nie wiem. Ja co ogarnę. W sumie Ideal dojedzie do końca. Ejo, Ideal dojedzie i zawróci jeszcze. Że kurde, powiem ci, że ciężko, to tu jest kombo, żeby jeden ogarnąć samemu. No. Jak my w dwóch nie dajemy rady. Zobacz, Case jest pełny, ja już go wysypuję. Ty się tam zaraz wysypiesz John Deere? No. I zaraz będziesz jechał do kolejnego? Lexan już jest pełny, nie? No. Tak, jo, Lexan pełny stoi. Kurwy syn. Ideal, że ten zaraz będzie pełny? O jest. Powiem ci, że ciężko będzie. Ale powiem ci, że z tego jednego pola będzie wciul tego jęczmienia. Bo już na silosie jest 150 ton, na silosie. No dobra, 135. No nie wiem, ja dopiero wsypałem tego. No to dwa zbiorniki i masz prawie pełną przyczepę przed oczą. Dawaj pod Ideala, jak już jesteś. Ile mi tu jeszcze jest? 2-3 przejazdy? Będą mieli skoszony. Kurde, powiem ci, że taka robota. Trochę trzeba rypać z tą przeładowczą, żeby wysypać. No. Ja tu pewnie zaraz znowu 7 na godzinę będę pod górkę. No okej, jest może i mocniejsza, ale i tak 7 jedzie, tyle co John Deere. Chociaż John Deere to była 5 tu jechałem. Ale... bardzo wolno sypie. No już wysypał. Ej, to mordo, to jeźdź do tego, bo masz więcej w tym przyczepie. To jeźdź do tego. Do Lexiona, to będziesz miał pełną przyczepę przeładowczą, wiesz. A ja sobie poczekam tu na dole. Bo tak będziesz miał przynajmniej pełną przeładowczą. To dawaj do mnie, bo ja nie chyba... ten... wysypię się. No, jeszcze mu zostanie. Ten, co na wstecznym rypie cały przejazd, nie wiem dlaczego. Nie, no co. Ale coś się stało z tym. Z dziewiątką. Czemu? Nie, zawija. Jakiś pomocnik i został przez coś ten. A to nie był to ten. To Ideal był. Panie, ale... nie, no you are idiot, ten. Ten, co Case'em kosi. Nie dość, że rypał przez całe pole, to jeszcze pod końcówką będzie... a, dobra. Dobra, pełnie.
Mówisz? I co tu teraz robić? Bo nie wiem, co teraz robić tutaj. O, Case'a zwolnię i tutaj dal sobie dotknie co do końca tą połówkę. A Case'a wypierdzielę gdzieś indziej. Jeszcze nie wiem gdzie, ale... Jak to sypie, człowieku? Ja dopiero Case'a wysypywałem, a znowu mam 10 ton. No. Dobra, 8,5. Dobra, czyli mu tam sypiesz, to będzie 40 parę ton miał, ja na tym, na sobie. Aksjonik. Który ma 80%? 9x. O, panie, ten tu pełny stoi, dobra. To jadę już. Człowieniu. Jakie tu... Ja nie wiem, co tu się dzieje nawet. Ja jednak chyba większych headerów nie kupuję do nich. No. Bo miałem plan kupić 18-metrowe do tych kombajnów headery, ale stwierdziłem, że jednak to nie wyrobię z transportem. Już nie wyrabiam, a... Dobra, pierwsza pełna. Widzę, tam ma chłop. To tak wygląda, dobra. Dobrze. Dobra, ja tu muszę Case'a przejąć, bo on mi znowu tu sub wypier. Czuję, oni przejeżdżają przez długość 34 i oni mają po 7 ton zbiorniku. Czaisz to? No. Ładnie daje, co? No, to nie jest sypia. No, także do siny jeszcze trochę brakuje, żeby skończyć. Jak to trzeba długo ogarniać chociaż jedno pole, żeby skościć. Jak tam mój Case? Pełny będzie? Czy nie będzie pełny? Nie będzie pełny. Kogo mogę odsypać? A, ideal pełny stoi. Znaczy na mnie stoi. Ale... Jest roboty na pięciu. Beskidzy, nie? Ja chyba jednak tych headerów nie zmieniam, bo nie wyrobię. To nie jest tam cygan elektrowysokich napięć. Hmm. Na fleciarni też łączył. Kurde, jeden przejazd został idealowi. Nie wiem, co z idealem zrobić. Mordą musisz przejechać, bo ja nie wysypałem ideala. A dobra, ty Case'a wziąłeś. Co robi żandir? Niby kosi. Widzisz, jak to ciekawie jest u mnie? Roboty od dużo. Case pełny stoi, ja pierdolę. Dobra, Case'a weź wysyp. A idealna to się później wysypie. Ile to jest roboty, człowieniu? I czemu ten klas rypie cały na pole na wstecznym? Właśnie to powiedziałem, nie wiem. Ja nie wiem, jak my ogarniemy to pole tam, to 48. Myślałem, że też 47. To też, kiedyś. Ale to chyba na ostatni sezon się kupi. Chociaż... Ty, ale to by był nawet dobry plan kupić pole numer 47, capnąć soję. Mordo, to brzmi jak plan. Wiesz, ile siana z tego by było? No. Wtedy też bym na pewno miał do końca serii kasę. Jak to drzwi zam... O, dobra. A, serię on cofał po to, żeby... Rozumiem. Rozumiem.
Ja! On cofał tylko po to, aby zakręcić za słupem i kosić. Nie no. No Zbysiu, V2. Nie no, Zbychu dzisiaj to trollowo. Dobra, także Idal stoi i on sobie niech sobie stoi, a ja do tego case'a wysypać. Przeładowczą. Albo, no, Jundira ma się tam wysypać. Niech oni, lepiej niech oni sobie koszą. A Idal może sobie postać chwilę. Który ma pełny zbiornik znowu? 9x. Ale ja go sypię. No, widzę, widzę. To coś tak chyba nie bardzo. No bo kurna, nie mogę. Bliżej niego musisz się przytulić. Co on ma? A bo on ma tak rurę tą wykrzywioną. Tak? Nie, on ma na dół ściągniętą. U mnie ma bardzo ten. Nie, u mnie jest normalnie, u mnie jest na samym dole, wiesz? O, disco combine. Ciekawe jak to u ciebie wygląda. Na pewno ciekawie. No i dobra, i sypiemy. U mnie sypie poza przyczepę. A, serio? Nie, no. U mnie końcówka jest zgięta na sandu. A u mnie jest tak praktycznie pionowo. Czyli tak no, do góry. Prosto do rury. Dobra, to jak już tu będziesz, to ja lecę po Ideala i weź się tu dosyp, żeby ten case, czy tam, co tu jeździ? Klas, żebym sobie już na silos pojechał. Okej. Okay. Robota przeładowcza, fajna. Ja. A ty widzisz, jak Majda tą końcówką teraz? No. I teraz robisz normalnie końcóweczkę? Tak. To dobrze. Urła, taki zapierdzie, że nie ma czasu za wysypać. Ten pełny stoi, ja pierd. Ten pełny stoi. Dobra, to pierw case'a wysypię, bo po drodze będzie. Potem i dalej, a klasik będzie dla ciebie. A oni tu mają tak porozcinane, to jest, że tutaj klas ma na dwa przejazdy. Sven z tym, z case'em, bo oni razem koszą. Dzień. A ja mam przesypać do tego już susa? Nie, no nie sypię. Chłop przyjedzie. Nie zatrudniałem dwóch kierowców, bo ten, bo oni by się pchali. No ja właśnie tak? Ja pierdolę. Dobra, stój tam. A dobra, już pojechałeś. No co, no tyle to tam sobie mogę ugnieć, nie? Dobra, stój tam na dole, cofnę. Tylko, że ty będziesz miał pewną przepę, ja? No. No to ciekawe ci powiem, ciekawe. A chłop gdzie jest? Czekaj. A, on się wysypuje już, dobra. Ja, bo tony lecą w dół, to jedną wysypał już widzę. Trzy tony jeszcze zostały. Dobra, ten tam się sypie, widzę. Johnny tutaj ciężko widzę, że ma, dlatego będzie musiał być coś mocniejszego, co przeładowczą. Ale sam twym da. No, może będzie chęt. A najlepszy jest ten chłop, kurde, nie? Z tego case'a też. Ripie całe pole, żeby do słupa jechać, żeby się zawrócić. Mhm. Niestety te słupy mnie tu wkurwiają trochę na tym polu, ale no. Już nie będę ich usypał, bo na te dwa sezony już mi się nie opłaca, nie?
Poza tym jakbym usunął te supy, to by wtedy tak pusto było. Bo była co, jedna wielka połać i nic by się nie działo. No tak. O Boże. Tylko na te headery to i tak te supy trochę wnerwiają. Ale to się da. 91 odcinek, tak? Tak. No. To są te inteligentne, czy nie? Nie, to są zwykłe, a co? No, widać. No inteligentny to on w ogóle głupi jest na tym. Wiesz dlaczego? No. Bo on widzi usnięte i on po prostu tego skręca i... Rozumiesz? Czy taki najlepiej to CP by wyszło ustawić, ale nie chciało mi się. Tu pocięte, to co ciekawie wygląda, co? Dobra, Lexen dwa przejazdy ma skoszone. Case też ma dwa przejazdy i skoszone. A ten przyjechał już tą przyczepą, czy nie? Mhm. Dobra. Tu jest przejazd idealny, tam na dół muszę zjechać, skosić ten przejazd, to idealny, puści, dobra. Już ogarnę. Dobra, Case zaraz będzie miał jeszcze ten przejazd. I będzie do... Na inne pole już, będzie, można go puścić. Nie wiem, ale już Case ma, jest jedną przyczepę, jest pewny. Jedną przyczepę ma pewną. No wiem, tam dużo nie wejdzie na niego jeszcze. Jakby co, to zaraz będziesz miał Case'a, klasa pełnego. A ja tu jadę ideal ogarnąć, dobra, wysypany ideal. Jadę go puścić i tam choć ten jeden przejazd kosi. A to ja w sumie mogę znowu Case'a wysypywać, jak tu stoję. Bo stoję koło Case'a. No ja tutaj wysypuję X9 i idę do klasa. No teraz akurat ma rurę do tego, do skoszonego to. No to nawet nie cały przejazd, to jest 3/4 przejazdu ustawiony. Dobra, koś. Człowiek, ile tu jest roboty, a godzin tu jest 240 chyba? Pomocnik B zakończył pracę? Który to? Nie no, ten debil z ideala, no. Dobra, klasa jak pojedzie do końca, to już go nie puszczę nigdzie na tym polu. Okay. Trzeba będzie go przetransportować na pole numer 48 jakoś. No co jest na tym polu, szkurła? Nie wiem co jest tutaj na tym kawałku, ale muszę ręcznie skosić go. Bo ja tu puszczam tego pracownika, on się wyłącza, flet. Ale powiem ci, że ciekawy to jest kawałek pola. No, ale nie ukrywając, trochę szybko to zrobiliśmy. No, 4 kombo, no mamy 19 minut. No. Ja sobie na live tu poobcinałem te poprzeczniaczki wszystkie, dlatego. Ja jadę przy Case'ie i go już od tam. Usunę pracownika. A Case kosi, nie? Case? Nie, Case stoi, dobra. Case stoi, no. Na górce go zostawiłem. Ale to jest jeszcze jeden pasek. No wiem, ja go właśnie Case'em zetnę. A, dobra. Albo nie. Case'a puszczę już na ten, na 48, a ideal tutaj ma 3 przejazdy krótkie. I idealem to zetnę. Nie będę już, kurde, brudził kombajnu ze. Jadę wysypać przeładowczą i wtedy chłop już pojedzie na Silos. A ty ile masz tam przeładowczej, bo nie widzę? Ty masz 33 tony, kurwa. Tu ja mam 38. Przeładowcze fajne, tylko
Tylko jakby trochę mniej sypało, ten jęczmień to też było dobrze. Bo powiem ci, że... Znaczy, narzekać nie, ale... Tylko chodzi o to, że kombajny więcej stoją niż koszą praktycznie. Brak ludzi. Elegancko. No i se case'em będziesz jeździł. A ja jadę przestawiać kombajny. ...42 na godzinę i jedzie na kolejne pole. John Deere, ile mu to zostało? Jeden przejazd chyba. Ja bym tędy przeskoczył, ale tu słonecznik jest, kurwa. To w sumie i tak dupa, bo i tak będę musiał po słoneczniku jechać. Okej. Okay. Gdzie ty jedziesz, mordo? Się wysypać, że mam pełny. Ja tu nie lubię nigdy przejeżdżać tym headerem. Tu tak na styk jest wszystko zrobione. Ja pito. Trzeba tą gałąź będzie upierdzielić, bo nie mogę przejechać. Jeszcze drzewo zahaczyłem, serio. Nie wiem jak to w ogóle puścić tego pracownika. Ała. Na jaki co pole? Czy ty jesteś? Ko ciebie. Dobra, ciul na prosto. Znaczy to w sumie jak wysypiesz się. No tak to się chyba raczej nie jest. Ja prawie tak, że... Ej, tu masz przyczepy, na przyczepy sypnij. Później się je wysypie. Dobra, niech on sobie odjedzie, to jest tutaj sypnę od razu. No to tak nie wysypiesz chyba. A może? Dobra, nie patrzę, nie patrzę. Ja bym zrobił, że... dwóch bym puścił na 54, a dwa kombajny bym puścił tam. No dwóch będzie tu kosić, a drugi będzie drugą półkę kosić tam dalej. No. Co tu się dzieje? Czekaj, bo... A masz jeszcze jakiś ciągnik? Mam. A nie... A co? No bo ja mam podpiątkowe przyczepy, co są tutaj przy silosach. Wolny, no, mocny ciągnik? To nie bardzo. Kurde, dobra. Mam tego tylko zatora. Ale on jest mały. No wiem właśnie. A to tym genderem się przyjeżdżę, tam zostaw go na 1004. Do przynajmniej... 436. No to 400 ton z takiego kawałka? No tu 70 jeszcze leciutko będzie. Może nie 70, ale 50 na pewno. O, widzę, że tak ktoś po słoneczniku spierdzielił. No ja musiałem kombajnem, bo inaczej bym nie przejął. A po prostu headerów mi się nie chce rozpinać na ten kawałeczek. Dobrze. Dobra, ten jest pełny, jeszcze w sensie pusty. W sumie to mógłbyś klasa wziąć i przejechać nim już. Nie, ja ustawię ten. Kurs na klasa. Mhm. Teraz on tam pojechał i co ja mam teraz tu, jak go tutaj puścić teraz?
Dobra, lecę na nim, za nim na pusto i puszczę go tam od drzew na dole. A jutro jest 31, jo? No. Ostatni dzień. A wiem. Ten film będzie w piątek, także los. To... Ty musiałem niestety na pusto pojadę i puszczę go w drugą stronę. Ale powiem ci, to tak daje człowieniu, że on nawet nie daje rady przejść się przeciąć przez środek pola. Bo case już pełny stoi, a nawet nie dojechał do końca. Tutaj, kurwa, nie miałeś co przesiać na taką przejnicę? Dobry podozmian był, 1.20, to co? Ale rzepak też tyle dawał, mordo. Znaczy, no może nie tyle aż, ale... Ale też dużo dawał. Ja tu z tego klina dużego zabrałem 300 ton rzepaku. Jak ja mam się tutaj ustawić, żeby ładnie? No nie wiem, pierwsza będzie jeszcze ten poprzecznik wyciąć, mały. Aha. Dobra, ten kawałek później się skończy. A, ty już zabrałeś klasa, dobra, walić. A dobra, to przeładowcze się zmieści wszystko. To kurde, ten przejazd tutaj też trzeba byłoby przyciąć tej gałęzi trochę, bo... Ale czekaj. No muszę nagrać kursję? No. Czekaj. To jest transport ziarny, dobra. Stój. O Boże! Psiherny. To pamiętaj, że masz wysypywanie na lewą stronę. Dobrze, dobrze. Ja mam się zatrzymać na jednej przyczepie, później się zatrzymać na drugiej przyczepie? Nie, no wystarczy, no, powoli przejechać. O, okej. Okay. A i tu dalej przez tą małą bramę dalej. A dobra. A nie, będzie dobry kurs. Będzie idealny. Za szybko będzie. Tak, nieważne. A właśnie jak będzie rypał w te. Czemu nie jedzie? Co, czemu nie jedzie? On musiał się przejechać, bo... Dobrze. Niech jedzie. A nie, on stoi. No stoi, do pierwszego punktu pewnie podjeżdża. Dobra. To czekaj, ja... No, dobra. Ile tam już jeszcze w planach minut? Łodzinka. A, 10. A i masz pół godziny już? 28. Dobrze. Bo chcę skosić ten tutaj rąbany jęczmień do końca. Żeby się dowiedzieć, ile dało. Dobra, dobra. Takie docinki to i tak będę musiał na live posiedzieć później, żeby to ściąć. Ale co ty masz tutaj gdzieś, tak? No, tamto pole, co zaczęliśmy kosić do końca. O, ten nie w tą stronę debil zawrócił. Cześć, co on tu wycina? Nie. To zobacz na mapie, albo jak dojdziesz tu dole, to zobaczysz. O Boż. On miał prosto koło drzew rypać i iść. I tam do końca jechać. Ja patrzę na mapie, co to takie jakieś wcinki są dziwne. Wpierdziała się w tą przyjęcia tutaj trochę. Dobrze. No i teraz pojechał. Pojechał. Paszli. Szybkie i wściekłe. Ten na wstecznym rypie. Dobra, nie chcę się już tego klasa ogarnąć, później go ogarnę. Chcę wreszcie ten
rąbany jęczmień skończy na tym polu, bo już... Bo odstawiam tego i dalej odstawiam, a nie ma czasu skosić. Chociaż kurde, i tak nie wejdzie. Rąbany będę się jeszcze podjechać tym przeładowczym. Znaczy tył akurat wejdzie, ale ten przejazd tam do końca nie wejdzie. Także i tak dupa, i tak dupa. Który mruga znowu? Ten znowu mruga, ja pi. Gdzie stoi? No on tam kosi cały czas. A, tu jest dziewiątko u ciebie. Dobra, idealnie. Nie, tu jest dziewiątko u mnie. Gdzie jest dziewiątka? No koło ciebie była. Różna dziot. Dobra. Halo, pszenica, sorry. No i tam tak pewnie będzie z pół miliona jej. Pierdzielaj mi z tym klasem, idioto. Dobra, nieważne. Nie wiem, ciekawie się to zabawia. Nie będzie jest... pół miliona, a mocno. Nie wiem, to nawet duży kawałek jest pola, także. Ej, tego Class of Crazy'a pojebało. Nie chcę zrobić? Nie. Ja patrzę na mapie, coś jakiś pracownik sobie jedzie, nie? Po polu. No. A to Case. A, pochczam. No, pochczam. Normalnie te pracownicy są zajebiści. Podoba mi się ich praca. To jest wyższa inteligencja. No, zwykły jest mądrzejszy. A tutaj polemizowałbym. Znaczy, tak, muszę. Rozumiem. Nie mogę z tego jeszcze, jak on tu daje, nie człowieniu. Ja tu podjeżdżę, pod górkę nawet nie podjadę i będę miał pełno. Ja tu... Coś? Dobra. Co? Tak. Nic. Ale to jeszcze z pół zbiornika pewnie zbiorę tego jęczmienia. Ała. Dobra. Kurde. Powiem ci, że ciekawy na tej osi nie jest. Bardzo ciekawy. Nie no, najgorzej to chyba żniwa schodzą. Ciągle trzeba te kombajny opróżniać. No powiem ci, że się raz dwa idą tymi piętnastkami. Tu mamy, czekaj, 26 to daje nam 54 metry, jo? Czyli się źle liczę. A więc co, jeszcze? No, że headery mamy 54 metry. Nie wiem, wszystkie, tak? Ja już tym idealna... To jest case, nie tak. Jak poszedł, co? No. Klas ma chyba 90%. Halo, wchodzę w garaż. Ja nie wchodzę w garaż, bo mam nogi w garażu. 355 koni. No, ale będzie mocniejszy ciągnik, kupywany zimą, na wiosnę. Spend? A może i nawet spend? Coś przegłupowego? Nie, no po co? Żeby było więcej kuli. Nie, no tysiączka będzie. 500 koni będzie, wystarczy. Oj, dobra, źle kurs zrobiłem. Ustawiam go w takim miejscu, że... No, no wiem, dlatego mówiłem, żebyś poczekał. Dobra, się zrobi nowy. Brama otwarta? Otwarta. Dobra. O kurna, zapomniałem sobie szyku. Dobra, to no, jeszcze stał. 24 tony tego dało. Jęczmienia. Tak. No, 380 ton będzie jęczmienia. Elegancko. A
A ten słoneczek to ładnie wygląda, powiem ci. O, dobra, nieważne. Muszę go jeszcze nagrać jeszcze raz, bo przywaliłem w sup. A tak to robią, sięgnie, sięgnie. A na tym żelazo fajnie rośnie te tony. No i dobra, elegancko, podoba mi się to. No, wjadę na pole i będziemy kończyć. Wjeżdżę, wjeżdżę, wjeżdżę. Dobra, wysypię się. Powinien się wysypać, ale nie wiem. Ale jak będzie? O Boże, dobra, nie widziałem tego. No bo... Bym się nie zmieścił. No i elegancko. Dobra, tu dopełnię tego klasa do pełnego i będziemy kończyć ten odcinek, bo mam 37 minutę. Elegancko. A więcej zmagań z tymi kombajnami zobaczycie na Libie. Tak. Nie wiem kiedy będzie, ale kiedyś będzie. No, dlatego obserwujcie i piszcie, czy chcecie więcej Minecrafta. No tak. No pewnie. No. Zobaczymy. Rozumiesz? 15 wybiła, także trzeba kończyć. Ding dong, ding dong. What you gonna do, what you gonna do? 15 już jest. No, jak ogarnę też nie ma, to już też szybciej będzie się ogarnąć save'a, bo się raz dwa pójdą. Ale on może się w końcu zatrzymać? Czemu nie jedzie kolejny raz pod rząd? No, nie wiem, co tam żeś namieszał. Grałem zwykły kurs. Na jaki tryb mu ustawiłeś? Kurna tryb. W sensie? No bo w Corsplay masz takie coś jak tryb do ustawienia na dole. No to jest transport. No. No. No, no to, no to nie jedzie. Powinien stać. A no jedzie. Widzisz? A idę zobaczyć, jak to zrobić. Nie, no niby jest. Czekaj. A nie, dobrze. Już krytykuję od razu. No już opowiem. Żeś odwalił? Nic, rozłączyłem go i włączyłem jeszcze raz i normalnie stoi i czeka na ładowanie. Przegonny mety pospolity. O, ja go sobie nawet mogę go tu postawić i zawołaj, będzie stał, nie pojedzie. Dobra, nie masz. Słuchaj, chcę się popisać. O. Ujcu? Tu coś jest zbugowane. Czekaj, coś jest popsute. Ja mu zrobię nowe kółko. Dobra, ale my to po odcinku ogarniemy, także na razie trzymajcie się, 6. Trzymajcie się, 6.